Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Dwa turnieje na cztery zaplanowane na cały cykl mają już za sobą uczestnicy zmagań w tenisie ziemnym. W drugich zawodach rozegranych na kortach przylotniczej we Wrocławiu rywalizowano w trzech kategoriach. Łącznie w zawodach wystartowało kilkudziesięciu tenisistów. W kategorii pań najlepsza okazała się Daria Nowak. W seniorach triumf świętował Michał Komorowski, a w gronie seniorów starszych najlepszy był Rafał Lorenz. Kort do tenisa zamieniamy na klatkę do squasha. W centrum Hasta La Vista rozegrano pierwsze w sezonie zawody w tej dyscyplinie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Była świetna sportowa atmosfera i bardzo zacięte i ciekawe mecze. Sporych emocji dostarczył m.in. wielki finał, w którym Bartłomiej Bernat pokonał Aleksandra Pietraszaka 3-2. Trzecie miejsce w zawodach zajął natomiast Michał Burak. Przechodzimy do biegania. Niespodzianki nie było. W roli głównej w czwartym PKO Nocnym Wrocław półmaratonie wystąpili zawodnicy z Afryki. Wygrał Kenijczyk Dominik Mailu Musimi, który pokonał trasę w godzinę 3 minuty i 4 sekundy. Wśród kobiet triumfowała Białorusinka Maryna Damancewicz. Na wszystkich uczestników i fanów biegania, którzy znów w mieście nie zawiedli, czekały na trasie liczne atrakcje, m.in. koncerty muzyki klasycznej, pokazy świetlne w oknach budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zawodnicy mieli też okazję pobiec w specjalnej grupie turystycznej, nastawionej nie na bicie rekordów, a skupionej na zwiedzaniu Wrocławia. Wolne mają już koszykarze. Za nami turniej finałowy otwartych mistrzostw Wrocławia w baskecie. Działo się w hali MCS-u przy Parkowej. Wyniki jednak nie mogą być zaskoczeniem, bo faworyci pokazali klasę. Pierwsze miejsce uzyskała kogeneracja. Na drugiej pozycji zawody zakończył zespół KKS Baby. Trzecie miejsce należało do Forfana. Czwarte do przyjaciół minibasketu. To była świetna koszykarska zabawa. Na deser jeszcze królewska dyscyplina. Za nami czwarty turniej w szachach klasycznych, a to oznacza, że znamy już mistrza Wrocławia. Zawody zakończyły się wygraną Michała Bęsia. Kolejne miejsca na podium należały do Artura Kiedowskiego i Gwidona Zajączkowskiego. Najważniejsze jednak, że poznaliśmy medalistów OMW. Klasyfikację generalną seniorów wygrał Bęś przed Kiedowskim i Piotrem Jagiełą. U kobiet najlepsza Kornelia Paluch, w gronie seniorów starszych mistrzem Zdzisław Sułot, a u juniorów zwycięstwo Paluch. Jagieła zdobył tytuł wśród niepełnosprawnych. OMW wciąż trwają. Już 9 i 10 lipca odbędzie się turniej siatkówki plażowej na kąpielisku Morskie Oko przy Chopina. W sobotę od 10 powalczą mężczyźni, od południa panie. W niedzielę od 10 w akcji i miksty, i oldboye. 11 lipca czeka nas w Sky Tower turniej bowlingowy, start o 17. Na dokładkę jeszcze streetball, drugi turniej cyklu na boisku szkoły podstawowej numer 1 przy Nowowiejskiej. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.